To jest moje multiversum, a to jest moja fantazja. Zapraszam do odsłuchania. Na wstępie chciałbym wam wszystkim życzyć miłego dnia, szczęścia, radości i dużo miłości. Fantazja jest wszystkim, wszystko jest fantazją i wszystko jest w fantazji przez myśl twórczą, kreatywną, zawarte i stworzone i jest kreatywne i protwórcze. Fantazja jest wszystkim. No to tak. Dzisiaj będzie tak trochę inaczej. Dzisiaj wam opowiem mój taki sen, taki wizję senną, sen, który też był snem, w którym coś słyszałem, z którym rozmawiam, który był formą interakcji sennej, gdzie po prostu, moja taka fantazja senna, słuchowa też, po prostu, powiem wam tyle, ile zapamiętałem ze snu, a sen był długi, tak troszeczkę długi, w każdym razie jest to taki jakiś świat renesansu, nie? Sukienki, hafty, różne takie, kurde. Ja jestem, kurde, ubrany w jakieś eleganckie ciuchy, renesansowe kamieniczki, chyba a la Włochy, a la takie renesansy, południowa Italia, kurde, Wenecja też, właśnie takie kanały, ludeczki, dachy i ja stoję ubrany w stroju asasyna na wieżyczce, na dachach, biegam po dachach, po czym jest scena taka. Pojawia się przede mną taki w 3D ikona i głowa Ezio Auditore w moim mieszkaniu, takim, kurde. Ja nadal śnię, nie? Ja nadal śnię. To nadal jest moja fantazja. Ja nadal śnię. I Ezio do mnie mówi: Michał, Malczu, jesteś moim synem. Jestem z ciebie dumny. Film się urywa. Po czym patrzę. Mam taką. Scena się urywa. Następna wizja. Jest jakieś, kurde, bitwa, kurde, ja leżę, ledwo co zipię, jest różne takie, ja jestem trochę pokieraszowany, krew tam to różne takie, na rękach krew, na rękach różne takie, pocięty jestem i następna scena, budzę się w sali templariuszy. Kurde, kosmicznym łożu, przypięty normalnie do animusa. Budzę się, a tu Sofia Rykin, nie? I ta Sofia Rykin do mnie mówi: Malczu! Właśnie pobraliśmy dane z twojego DNA. Jak się dobrze spiszesz, nagrodzimy cię. I kurde teges. Patrzę, tam pan Rykin, tu Sofia Rykin. Tutaj normalnie identyko wyglądają jak z filmu Assassin's Creed, nie? I że ja co? Że ja asasynem byłem w poprzednim wcieleniu? No Malczu, na to wygląda. Na to wygląda, że byłeś, bo i się okazuje, że byłeś synem Ezio Auditore. I kurde, odpał totalny. O co im chodzi? Niech się ten film, co z tym filmem będzie dalej? Coś, co ja się w następnej scenie dowiem. Dobrze, Malczu. Także będziemy cię od czasu do czasu podpinać pod animusa duchowego i inne takie. I będziesz przeżywał przygody asasina, nie? I będziesz przeżywał przygody asasyna oraz innych postaci z różnych innych światów duchowych i innych takich
swoich uniwersów, ze wszystkich swoich różnych multiwersowych wcieleń międzywymiarowych. Na przykład takich między innymi jako Wiedźmin, jako Jedi i inne takie. Będziemy się podpinać pod multiwersowy animus duchowy, ponieważ tak mi mówi ta pani, ta lekarka, nie? Ta Sofia Rykin z tego Assassina w moim śnie. Ponieważ jesteś jesteś hybrydowym herosem i postacią duchową o bardzo szczerym i dobrym sercu i dobrym potencjale umysłowym, dlatego będziesz traktowany po nowej opcji hybrydowo. I kurde, i rozumiecie, i w śnie mi mówią, że jestem podpięty do animusa, że jestem synem Ezio i że będą mnie, że będę przeżywał po kolei jakieś wcielenia hybrydowe z różnych multiwersów, tak? Czy to z Wiedźmina, czy to z Jedi'a, czy to z Matrixa, czy to z tego Assassina. I inne takie jeszcze. I jeszcze z rycerzy magicznych i z magogowych takich. I to mi mówi w śnie ta postać. No dobra, a co ja będę z tego miał? Bo jak, no wiesz, my templariusze to mamy bardzo dużo takich tych, tak mówi do mnie, nie? Przypominam, że to jest moja fantazja, moje sny. Mówię ci, dostaniesz bardzo dużo różnych takich nagród, ozłocimy cię i w ogóle. I kurde, jeszcze tutaj, jeszcze jak tak patrzyłam, Malczu, to tam będziesz też w uniwersum Władcy Pierścieni, Gry o Tron i Harry Pottera i Wiedźmina. No to ja, kurde, ale to kurde faza jest. Co ja, człowieku, musiałem wczoraj pić albo jeść na śniadanie. Pewnie mleko zepsute zjadłem i wypiłem. Jezu, nigdy więcej zepsutego mleka nie będę do kawy dolewał. No, tak się zdarzało, tak? No. I w każdym razie jestem tym asasynem w tym śnie, w tej wizji duchowej, w tym śnie, w mojej fantazji. Jestem w ogóle w scena, leżę, odpoczywam w swoim jakimś pokoju duchowym, w tej organizacji, w tym ośrodku Abstergo. I kurde, sztylety, kurde, jakieś, kurde, widzę na ścianach po miecze, sztylety, bomby, wszystko. Kurde, mol, synem Ezja jestem. Jakieś powstanie, kurde, asasynów zrobiłem. Nie wiem, kurde. No przeważnie odpał, nie? Odpał sen, odpał wizja. I tak mi mówią, że będę po kolei różne przygody przeżywał w różnych multiwersach hybrydowych. Ogólnie multiwersa z różnych światów fantastycznych. Tak mi w śnie ten przewodnik duchowy, tak to nazwijmy, powiedział, czyli postać ze snu, bo to jest moja fantazja, moje sny. No a tak naprawdę tak to połączyłem z grą, bo i tak to łączę z grą i z jakimiś bajkami anime i z literaturą, bo tak naprawdę jak na dobrą chwilę, to no to wszystko jest fantazją i kreacją, taką kreatywną, tak? Mówi się, że jest magia kina, magia gier, magia bajki, magia literacka, fantastyka, to jest wszystko razem włącznie i wyobraźnia, magia wyobraźni. No to w sumie ja mam magię i fantastykę po prostu taką senną. No i stricte to mam po prostu też bujną wyobraźnię, ale to jest taka fantazja senna, tak to nazwijmy. No i kurde co? I kurde co? Się okazuje, że się okazuje, że ten, że z tym, że w nagrodę za to, że będę podłączany do Animusa, to zrobią mnie jakąś ważną szychą, tak mi obiecują we śnie ci templariusze. Nie wiem, o co chodzi, walić to. W każdym razie tam przez te sceny w animusie
Ja skaczę, biegam, kurde, to, tamto. Normalnie jest scena, że stoję gdzieś w tłumie pod krzyżem. Tam mam coś, jakieś kurde zlecenie na jakiegoś tam kurde barona narkotykowego, coś tam. Nie, no to nie jest osoby, to tamten, ale na jakiegoś lorda mam zlecenie. Wykonuję zlecenia, różne takie. No w każdym razie, no odpał totalny, tak? Odpał totalny. I mówią, i widzę podczas snu, że projekcję mam w 3D w pokoju, tak jak we śnie siedziałem. Ukazuje się przede mną ikona po prostu Ezio Auditore w tej starszej wersji z brodą, z tym, i mówi: synu, synu, jestem z ciebie dumny. Malczu, jesteś moim synem. Zadbamy o ciebie. Jesteś asasynem. Jesteś wojownikiem astralnym. I kurde, już to kurde mi odpala totalnie. No i taka była między innymi wizja senna, gdzie biegałem po świecie, po renesansie, po różnym takim. No i po prostu takie coś, tak? Taka wizja senna, taka fantazja. A czy będę? A jak sobie przypomnę, to wam opowiem inne przygody z multiversum Assassin's Creed'a, gdzie byłem senną projekcją. Po prostu tak. No. To na dzisiaj to by było na tyle. To będzie taka seria multiwersowa, ultraduchowa, z wizjami sennymi. Taka fantazja malcza. Po prostu. Czy to będą w tle jakieś treści z samolotów, czy z jakiejś innej gry, czy po prostu jakieś AMV, czy jakieś te po prostu trailery, będą leciały filmowe. Tak? Także fest. Może na koniec treści dodam jakąś analizę traileru, albo po prostu trailer będzie leciał, albo opening. No w każdym razie chill. To yo. To była taka właśnie fantazja. Tak finalnie to połączę po prostu to wszystko po nowemu będzie się nazywało Fantazja Malcza. Zamiast moja fantazja, to fantazja malcza, żeby było po prostu lepiej. Także to w tym sensie będę postarał się tworzyć hybrydowo, multiwersowo jakieś opowieści po prostu z moich snów, z moich jakichś głębokich marzeń, kreacji umysłowej, różne takie. Po prostu opowiastki takie z wizji sennych, tak, z fantazji, z fantastyki. No, to tak. To był odcinek trzeci. Fantazja, to była właśnie Fantazja Malcza. Odcinek trzeci. Poprzednie dwa odcinki to są pod tytułem Moja Fantazja. I będę po prostu w tle puszczał treści z gry World of Warplanes i jakąś fajną muzykę podłożę, albo z Blutengel, albo z celtyckie, albo elfickie. I będzie się let's play kręcił taki fantastyczny, hybrydowy let's play, czyli pod tytułem Fantazja Malcza, tak? To będzie all in one. A to byłem ja, czyli Malczu Mistrz, czyli po prostu Malczu. A to było fajne fantazjowanie ze mną. Miłego. Tylko przypominam, to jest fantazja. Ale czy ja na pewno? No hej, no cześć, moi mili. Cześć. Dajcie łapkę, komentarz, lajka i polećcie znajomym. Cześć. A teraz taki żarcik na dobry początek, bez urazy jak coś, ale tak, przeczytam wam właśnie taki oto żarcik.
Wraca chłop do domu, a tu żona przed nim pada na kolana, rozpina mu rozporek i ochoczo bierze się do roboty. Kiedy doszedł, mówi do żony: nie wiedziałem, że tak ci się będę podobał, jak z golem wąsy. O kuł, to ty? Także teraz zaklęcie na dziś, zaklęcie z Harry'ego Pottera na przykład. I pierwsze zaklęcie to jest zaklęcie Actio, czyli zaklęcie przywołujące powoduje, iż wezwany przedmiot przyleci do czarodzieja nawet z dużej odległości, między innymi co 77, 365 czy 371 metrów. Czyli zaklęcie Actio.